Wiktoria Siebodzice musiała w tym meczu powalczyć o punkty, musiała chcąc odbić się od dna ligowej tabeli. Orzeł atakował, Orzeł zaś tu chciał obronić pierwszą pozycję w tabeli. Tutaj jedna z pierwszych akcji, które zarejestrowała nasza kamera jeszcze przed trafieniem do bramki. Tu kolejny strzał. Teraz wreszcie dośrodkowanie z rzutu rożnego, które przynosi efekt w postaci pierwszego gola. Orzeł Ząbkowice Śląskie nabierał tempa, szybko pada bramka numer 2. No i tu kolejny raz goście w polu karnym, tym razem Spalony ratuje Wiktorię, ale to akcja, która też już dała drużynie Orła powodzenie. Ładna indywidualna próba wejścia z piłką w pole karne, odegranie i strzał do pustej bramki. Tu już właściwie nie było innej możliwości, jak wykończyć ten atak trafieniem. I Orzeł wciąż nie rezygnuje. Kolejne zagranie z głębi pola. Piłka już na wysokości pola karnego. Za chwilę jeszcze jedna próba strzału. Bramkarz gospodarzy pokonany.